W Łośnicy odbył się gminny etap turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy najpierw zmagali się z testem, a potem z torem przeszkód. Mamy tutaj uczestników cztery szkoły z terenu gminy Płośnica, czyli mamy drużyny z Płośnicy, Wielkiego Łęcka, Niechłonina oraz Gródek. Uczniowie zmagają się w eliminacjach na torze rowerowym przeszkód, jak również wcześniej uczestniczyli w teście wiedzy i w teście skrzyżowań. Udział w tego rodzaju turniejach ma przede wszystkim tutaj promować właściwe zachowania na drodze, jak również znajomość przepisów ruchu drogowego, głównie młodych uczestników ruchu drogowego, w tym poruszających się na jednośladach. Chcemy, żeby nasza młodzież znała przepisy, chociaż podstawowe znaki, żeby potrafiła poruszać się rowerem. I to jest wszystko tak zorganizowane, że przyjechały cztery szkoły z naszej gminy. Każda szkoła, w każdej szkole są po czworo zawodników, dwie dziewczynki, dwóch chłopców. Liczy się klasyfikacja drużynowa. Nad całością są panowie z policji, z ruchu drogowego. W sumie mam nadzieję, że taka forma konkursu przypadnie wszystkim do gustu. I co roku będzie w tej szkole, czy może w innej szkole naszej gminy, taki turniej organizowany. Nad przebiegiem turnieju i bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Najlepsi w obu grupach wiekowych okazali się uczniowie z Płośnicy.